Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Game Scarlet, z tej strony Scarlet, a kto inny. Zapraszam was na kolejny odcinek. O matko, telefon muszę odłożyć, sorka, fal start wiem. No, muszę odłożyć telefon, ponieważ on reaguje z mikrofonem. Zapraszam was na kolejny odcinek z Planet Zoo, z naszej franczyzy najnowszej. No cóż, Planet Zoo, Planet Coaster też są seriami tutaj prowadzonymi, nie samymi flirtami człowiek żyje. Flirtami, w słodkim flircie oczywiście. Jeżeli nie oglądacie tej serii, to was zapraszam, bo ona jest tak cringe'owo śmieszna, że to nie chodzi o to, że wy macie lubić takie gry, tylko tam się tak pośmiać. I jest to dla mnie osobiście cudowna rzecz, więc będę wszędzie, wszędzie was zapraszać na tę serię, żeby się pośmiać. Jeżeli oczywiście chcecie się pośmiać, ja tam dużo komentuję. To jest bardziej cały czas taka reakcja na żywo, reakcja na żywo, reakcja na żywo, a moje reakcje są dosyć specyficzne. Lecimy z powrotem do naszego Roseville'owego parku. Roseville'owego powinno być oryginalnie, oficjalnie, normalnie i po ludzku. Natomiast zawsze mówię na to Roseville, tak już mam. I wam pokażę, co zrobiłam. Lecimy sobie do naszego zapisu. Pamiętajcie, że to jest zoo robione teoretycznie w Polsce i dlatego tutaj w maju pada śnieg. Serio, ja naprawdę Polskę na mapie zaznaczyłam. Ale wiecie co, ludzie nie do końca chyba wiedzą, jaki jest klimat na świecie, także tak. A jest dosyć dużo zmian takich właściwie, a może nie dużo, no ale są zmiany, bo troszkę sobie tutaj modyfikowałam i zmieniam poziom wybiegu, czystości wybiegu grozi chorobą. Nie dziwię się, bo chyba mam mało personelu, więc lecimy sobie z kolejnym dozorcą, ponieważ jest nam potrzebny. I myślę, że polecimy sobie jeszcze z kolejnym technikiem. I oprócz tego lecimy sobie do naszych pracowników i po prostu zrobimy sobie im szkolenia. A jak robimy szkolenia, to wiem, że muszę ich trochę poduczyć, w sensie poduczyć, muszę im trochę zwiększyć pensję. No bo cóż, są lepiej wyszkoleni, no to przecież muszą, jak dostają szkolenie, to awans, to i pieniądze, no i w normalnym świecie to chyba się ludziom powinno dawać podwyżki z tego też względu, no ale bywa z tym różnie. Wy macie co tutaj? Wysokie obciążenie pracą, no nie dziwię się. Zwierzę umarło, jakie zwierzę umarło? O nie! O nie, będzie trzeba zatrudnić sobie, zatrudnić, będzie trzeba ogarnąć sobie nowe zwierzątka. Zostały nam, tak, zostałeś nam ty, tak naprawdę. Twoja lasencja ze starości umarła, ty właściwie też już będziesz umierać. Ale będziesz żył troszkę dłużej. Ty na pewno dostajesz tutaj leki, ponieważ nie możesz mieć ze swoim ojcem Babirusą młodych. A oprócz tego widzę, że nie tylko ty dorosłaś. Ty też. I ty też powinnaś, nie? Czy nie? Młody, a to jest taki dzidziuś, dzidziuś. No, także będzie trzeba się tym zająć. Ratu, jeszcze ty dostaniesz. Potem oczywiście ja sobie sprawdzę wszystkie te zwierzęta i zobaczę, z którym może mieć młode, które się nadają po prostu do tego i mają najlepsze geny. Jest ciemno, więc czekamy, aż nam trochę się światło tu się tutaj ogarnie. Ja mam podwójnie teraz niedźwiedzie, ponieważ mamy tutaj Akashiego, który jest z Kiarą i oni teraz mają dwójkę młodych, które są samcami i widzę, że mają dosyć dobre geny, ponieważ słuchajcie, ten Akashi jest synem Kairy i Vera i on ma dosyć fajne geny, dlatego postanowiłam, że będę mieć i jego partnerkę i jego rodziców i będę sobie ich po prostu na wybiegu wymieniać. Czy ja coś miałam wam powiedzieć na start do Planet Zoo? A wiem, bo dużo osób pyta się mnie o jakiś taki poradnik do gry i w ogóle na przykład liście, żeby mieć ich dużo. Słuchajcie, obejrzyjcie sobie tę serię od pierwszego odcinka na tym kanale, a tutaj można oglądać od pierwszego odcinka, w przeciwieństwie do mojego głównego kanału, ponieważ tutaj od początku już leciałam z nagrywaniem na dosyć okej sprzęcie, no nie jest super, ale jest okej. Więc dużo, dużo przyjemniej się to ogląda, a zaraz wam pokażę w dzień, jak prezentuje się wybieg hipopotamów, bo on został zmieniony. No, słońce powoli wstaje i już wam tutaj opowiadam na ten temat. Po pierwsze, postawiłam tutaj jak zwykle taką ochronkę, dlatego że jak sami dobrze wiecie, już wspominałam o tym wielokrotnie, tutaj minusem tego jest to, że często pada deszcz, często pada śnieg, więc ja bym chciała, żeby mimo wszystko ludzie mieli tutaj ochrony, jak oglądają te zwierzęta, żeby na nich ten deszcz, śnieg nie padał cały czas. Zbudowałam tutaj ten most, to już na pewno widzieliście, chyba wam opowiadałam o tym moście i pobrałam ten most, ponieważ tego już mi się budować nie chciała,
mała wiedziałam, że coś takiego tutaj swobodnie znajdę. On jest bez zadaszenia, ale zrobiłam tutaj tę ścieżkę odtąd przechodzącą tutaj, dlatego, że bardzo ciężko oglądało się im hipopotamy. Cały czas mówili, że ich nie widać, że coś tam z nimi jest nie tak, więc no musiałam to wydzielić. Mamy tutaj teraz takie kolorowe hipopotamy, nie wiem, czy zobaczycie, takie różowe z tym czarnym czymś. I trochę za nie zapłaciłam, z tego co kojarzę, ale w sumie pierwszy raz widziałam w takim umaszczeniu te hipopotamy. I ja sobie przypomniałam dopiero teraz, że ja ostatnio jak miałam afrykańskie zoo, to ja przeklinałam na te hipopotamy i mi się bardzo to nie podobało, więc to było super. Kolejna rzecz. Tutaj zaczęłam budowę budynku, a czego innego, który to będzie stacją kolejową stacją atrakcji przejeżdżającej tutaj przez nasze zoo. Oczywiście nie przez tą, powiedzmy, że starą część, bo tutaj już nie chcę edytować tych dwóch wybiegów, no można sobie to podarować. Natomiast on będzie przejeżdżał przez te wybiegi. I ja mam tutaj wyłączone ograniczenie, pokażę Wam w opcjach gry, bo to jest dosyć istotne. Najpierw sobie stawiacie drogę, a potem możecie sobie na tej drodze ustawić tory. Natomiast ja mam wyłączone wszystkie ograniczenia i w domyśle ja te tory będę chować chyba pod ziemię, żeby w ogóle ich nie widzieć, bo one mnie drażnią. Nie podobają mi się i drażni mnie to, że tutaj jak się wjeżdża na ten wybieg, to też są one. I żeby można było to budować bez kolizji, to musicie sobie wejść tutaj w grę i w grze macie coś takiego, włącz kolizję torów, włącz kolizję terenu i to sobie zaznaczacie. Tutaj możecie sobie zrobić też globalną blokadę pionową, jeśli trzeba. Ja widzicie, mam ustawiony poziom trudności tego zoo na łatwo, dlatego że chciałam sobie tutaj pobudować, a nie przejmować się finansami, tak co jakiś czas było w poprzednich franczyzach, więc pomyślałam, że tym razem po prostu będziemy sobie budować. Tutaj macie jeszcze wyłącz ograniczenia terenu poruszania się zwierząt, ale tego nie polecam, bo się dzieją różne dziwne rzeczy. Także tutaj sobie to ogarniacie wszystko i powinno być dobrze. Ja Wam pokażę, o co mi chodzi, bo ja nie wiem, czy Wam to pokazywałam, czy nie, ale jak mamy te atrakcje, edytujemy sobie tor. Ja jeszcze nie skończyłam tej budowy, po prostu sobie zaznaczam, że ona ma być w tym miejscu tak naprawdę. Nie, kolejka atrakcji. Ja chcę, edytuj tor. I nie tu, a na przykład tu. I jak mamy ten tor, to ja sobie mogę go zniżyć w ten sposób. Tylko musiałabym tutaj też to ogarnąć. I swobodnie może tutaj się ta atrakcja przenosić. Tylko na razie nie mam tego ukrytego, bo muszę to widzieć, jak ten tor mniej więcej będzie szedł, jak będę budowała te wybiegi. Ale później, jak już ukończę tę atrakcję, albo przynajmniej tutaj już zrobię część wybiegów i faktycznie będzie można się przejechać między jakimiś wybiegami, no to wtedy będzie to ukryte i będzie to wszystko, myślę, lepiej wyglądać. Także tak na razie się prezentuje. Ta strefa, wiem, że jest jakaś biedna, ale myślę, że jest spoko. Cieszę się, że zdecydowałam się na motyw Nowego Świata, ponieważ on mi się w sumie podoba, a nigdy nie miałam jeszcze zoo z nim, więc myślę, że będzie się tutaj ładnie nam zgrywać. W momencie, kiedy dorosną nam tutaj te dzieci, to ja wyprowadzę nasze niedźwiedzie i wprowadzę te stare. A teraz jest dużo lepiej, ponieważ w handlu zwierzętami zauważyłam, że jest powiększona ilość zwierząt w magazynie, więc można fajnie to sobie ogarnąć, jeszcze nie można wypuścić na wolność. Nie można to, a można je sprzedać, bo one są jakieś takie niefajne. Ja sobie sprzedam. I tu są wszystkie moje zwierzaki, niektóre pewnie wykorzystam, ale na razie przejdźmy sobie do tej babirusy, ponieważ tutaj mam dużo młodych i nie każdy ma dobre geny, więc bez sensu. A ty hipopota możesz zostać, myślałam, że mandzio, a to jest madzi mojo, w pewien sposób blisko. 100% płodność, odporność, 83, a zróbmy sobie tak. 1500... Właściwie ty jesteś świetna, więc ciebie bym zostawiła. Jesteście tacy nie za bardzo. Ale ty mógłbyś zostać 1340, chociaż wy jesteście rodziną, a ty jesteś dużo fajniejszych genów. Więc w sumie samca moglibyśmy poszukać, a tych samców ja bym sprzedała, myślę. Hej, hej, nie wypuść na wolność, ja chcę tutaj handlować nimi. Weźcie sobie je ktoś. Nie po to je wystawiam, żebyście potem tego nie brali. Myślę, że dosyć fajne mają geny.
Ciebie sobie zostawię, a resztę spróbuję sobie schandlować, bo nie potrzebuję aż tyle tych babirusy. Ciebie sprzedam, bo nie sądzę, żeby ktoś brał kogoś z takimi genami. Chodź tutaj, babirusa hipopotam. Bez hipopotama. Potwierdzamy. Ty zostajesz, wy wszyscy jesteście sprzedawani. No może ktoś weźmie, może nie. Zobaczymy. Natomiast idziemy sobie teraz do tego wybiegu, bo trzeba go ogarnąć. No już trzeba, jest konieczność. I ty jesteś, zwierzę jest zakażone. Dlaczego jest zakażone? Czym jest zakażone? Kapa bl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 
Ale... nie ma samca tutaj. Wyjdziecie do magazynu i zobaczymy, jakie macie geny. Samiec. Samiec pewnie też zdechł już, bo on był bardzo stary. Więc są dzidziusie, my lecimy sobie do zoo. Znowu do naszych zwierząt, przepraszam, do handlu zwierzętami i szukamy sobie nie hipopotama, ja chcę babirusse. Co te hipopotamy mi się tak tutaj nasuwają? I teraz tak. O, ty masz dobre geny, ty masz dobre geny, ty masz bardzo dobre geny. Czyli wszystkie macie bardzo dobre geny. 67, 92, 67, 73. Ważne, żeby była wielkość chyba i odporność w miarę dobra. Ciebie możemy szybką transakcję zrobić, bo masz odporność właściwie żadną. O, ktoś kupił. O, biedny ktoś, mam nadzieję, że nie jedna osoba. Bo wiecie, o co chodzi. To jest najgorzej, bo jak połączysz sobie dwa zwierzęta tego samego gatunku, no to... średnio. A wy trzy mogłybyście... Dobre jesteście w genach. Dobre jesteście w genach. Idziemy na rynek zwierząt, filtrujemy. Wywalamy sobie hipopotama, potwierdzamy i proszę mi pokazać samca. I ja chcę samca z dobrym genem. O Jezus, czas życia taki zły. I nie ma innego. O, teoretycznie one mają dobre geny, ale on będzie niefajne rzeczy płodził. To chyba sobie podaruję, a... Zobaczymy, co jeszcze nam z tych małych wyrośnie. Bo małe, czy małe potrzebują rodziców? O nie. No, chyba nie potrzebują. A ty to kto? Bauna! O, ale masz piękne geny! Czekaj, stary. Czy ty masz wsobne ze wszystkimi, jakie ja mam? Babirusy? Pokaż ty mi się, nie ty, nie ty, nie ty, ty. Wsobne, 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 możesz tylko z Mucikiną. Kim jest Mucikina? Czekaj, anuluj transakcję na Mucikinę. Rynek zwierząt, proszę mi pokazać, czy są jakieś samice fajne tu, babirusy. Średnio, ale Mucikina jest dosyć dobra. Więc poszlibyśmy sobie do magazynu zwierząt. Mucikina i... I ty. I ty idziecie sobie tu. Będziecie sobie żyć. I coś, myślę, z tego fajnego wyjdzie i będzie można jeszcze wymieszać te geny i potem wystawić. I właśnie stąd się biorą listki. Trzeba posiedzieć, poogarniać, popilnować, posprawdzać geny, a potem jak wystawiacie sobie takie zwierzęta, można sobie różną cenę za nie wziąć, w zależności jakie macie zwierzęta, chociaż najszybciej dorobić listków można przez to, że wbijacie sobie do
Zorobicie wybieg lwów, kupujecie sobie albinosy, które są dosyć drogie, można na początku mieć nawet ze średnimi genami i one się mega rozmnażają i wszystkie je wypuszczacie na wolność, nie wsadzacie do wystawiania tutaj do handlu tego takiego ogólnego, dlatego że lwów jest ogólnie bardzo dużo, więc rzadko kiedy ktoś kupuje faktycznie te lwy. No chyba, że macie szczęścia dużo. No i właśnie w ten sposób ja się dorobiłam swoich listków na lwach, na sprzedaży ich. I dobra, mamy to, więc myślę, że można byłoby troszkę pomyśleć o jakimś zwierzęciu tutaj na wystawę, bo to jest coś, co właśnie chcę zrobić, dlatego zaraz sobie pójdziemy ogarnąć tę sprawę w handlu zwierzętami w ekspozycjach. No, musicie przyznać, że fajnie się to połączyło. Tu można z tej strony przejść sobie, obejrzeć z tej. I teraz tak. Handel zwierzętami, magazyn zwierząt, liściec, wyślij do zoo, idziesz tu. I ustawiamy, że liściec olbrzymi lubię wykorzystywać cały teren, który mam. Nie lubię robić takich dziwnych przerw. I to, bo to mi się nie podoba, jest pod chyba złym kątem, żeby to było tak równo z tym. O, fajnie, dobrze. Jest liściec i teraz tak, puszczamy sobie to. Proszę mi powiedzieć, jak się czujesz. Wiwarium, tak, na 53% układ. Nie pasuje ci trochę temperatura, tak? No to zaznaczymy, tak. Lecimy teraz do zoo, do badań weterynaryjnych. Ukończone badania. Super. Aktywna choroba, ale ona jest przebadana, mam nadzieję. I idziesz tutaj sobie to badać. A my lecimy jeszcze do udogodnień, szukamy urządzeń multimedialnych, resetuj filtry i głośnik do nadawania informacji. Bardzo proszę, tutaj. I ustawiamy, że macie mówić o liśćcu. No i niestety nie będzie za dużo tutaj tych informacji przekazywanych, bo będą się nam... Gdzie? Te rzeczy nachodzić na siebie, więc tylko z tych dwóch stron będzie ta informacja dotycząca. Chyba, że zmniejszę to. O, ej, to jest dobra myśl. Poczekaj, pokaż ty mi się. Można sobie to zmniejszyć i właściwie można to przesunąć tu. I wtedy to można zwiększyć, żeby faktycznie mogli o tym liściu słuchać. Tak. O, 7. No właściwie nie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak będę chciała z tej strony dać, to też musi mieć pole jakieś. No, ona się nachodzić, więc nie. Ale zawsze coś. Zawsze jakiekolwiek informacje będą i to byśmy sobie jeszcze przenieśli. Słuchajcie, kochani, jest taki biznes, bo przed chwilą mi wyłączyło nagrywanie, dlatego że zabrakło mi miejsca na dysku, bo bardzo dużo odcinków do przodu nagrywam, ale nagrywam te odcinki na kanał Game Scarlet, żeby zawsze na ten kanał coś mieć, bo nigdy nie mam na ten kanał filmów i teraz chciałam to zmienić. Jak widzicie, staram się wrzucać te filmy naprawdę często. Natomiast no, na Game Scarlet, przepraszam, na Scarlet raczej nagrywam sobie na bieżąco, więc to jest tak inaczej. Ale wracając do Planet Zoo, Babirusa zaraz się doczeka potomstwa. I my tutaj mieliśmy poświętnika, czyli po prostu żuka gnojnego. Tak, gnojnego, jakby ktoś nie wiedział, że nie wiem, czy w ogóle istnieje osoba, która, dla której pierwszy raz to słowo się pojawia w ogóle u niej, w jej głowie. Nie wiem, ile miałam materiału zrobionego z tego. No, ale w sensie one sobie przytaczają tę kulkę kupy. W sensie gnoju. I się nią żywią i sobie przytaczają i jest bitwa o kulkę gnoju, żeby się rozmnożyć. Więc tak w skrócie, już myślę, że nie będę tego czytać. Chyba, że chcecie, żebym to czytała, bo ja do końca nie wiem, czy mam wam czytać te rzeczy odnośnie tych gatunków, czy nie czytać. Mnie się wydaje, że w sumie teoretycznie warto jest to czytać, bo jak kogoś nie interesuje, zawsze możesz sobie to przewinąć. A może niektórzy są ciekawi? Nie wszyscy mają też Planet Zoo, po prostu lubią oglądać tę grę. Tak przynajmniej mnie się wydaje. A teraz lecimy sobie może z dalszym ozdobieniem tych ścieżek, bo jednak wiecie, ja mam tutaj, także ja lubię, żeby to się prezentowało odpowiednio, więc może sobie to zrobimy. Ale ja niestety mam taką naleciałość, że wszystko jest tak od linijki, w sensie pięknie, bo straszna jestem z tym. Wyluzowałabym już, bo znowu zaczynam robić bardzo podobnie to, ale z drugiej strony...
Może to dobrze, przynajmniej będzie po mojemu, a nie jakieś takie, z którym ja się nie będę za dobrze czuła. Ale co tutaj? Bo pewnie się zastanawiacie, co będzie tutaj. Myślę, że tutaj nic nie będzie oprócz takiej zieleninki i myślę, że tutaj też sobie zrobimy taki kącik, może takie połączenie mostem stąd tutaj. Myślę, że też by fajnie wyglądało takim drewnianym mostem, żeby było kilka takich mostów. Ten tutaj jest zadaszony, ale ten może nie być zadaszony, może być właściwie tym mostem. No i myślę, że to by było dobre z tej alejki do tej alejki od razu, żeby ludzie nie musieli tutaj specjalnie wracać pod ten jeden most. I będziemy się zastanawiać też nad kolejnym zwierzęciem, które się tutaj w tym zoo pojawi. I ja, jak wiecie, mam tutaj ochotę zrobić sobie taką tygrysią, kocią strefę, gdzie będziemy jechać właśnie tą przejażdżką po wybiegach kocich, bo mamy tutaj dużo kotów, różnych kotów, które chciałabym mieć i myślę, że można faktycznie to zrobić. Ale tę strefę kocią bym zrobiła może tutaj, na osobnej wysepce, żeby było więcej miejsca, natomiast tu wrzuciłabym jakieś inne zwierzę, którego nie miałam, a które chciałabym jeszcze mieć, bo lecę sobie ze zwierzętami właśnie głównie tymi, których jeszcze tutaj nie ogrywałam. Jeżeli macie propozycje na zwierzę, które chcielibyście zobaczyć, też oczywiście możecie mi dać znać. Ja bym się zastanawiała nad tym waranem z Komodo, ponieważ on jest z edycji rozszerzonej, więc moglibyśmy się przyjrzeć temu, jak to powinno wszystko wyglądać. On jest w tropikach i stepach i to są takie naprawdę narażone zwierzęta i występują w niewielkim rejonie na świecie, więc można byłoby je zrobić. Wilk polarny, wilk szary też bym chciała mieć. Widłoro. O, jaki słodki! Co to jest, widłoróg amerykański? Boże mój! Ojej, jaki słodki! Konik piękny, płochliwy i można wchodzić na ich wybieg. I mogą być z bizonami, ale do bizonów wchodzić nie wolno. Ej, ja je chcę, no są cudowne koniki, takie można by było mini zoo zrobić z konikami. Przepraszam, ale mnie rozwaliły. Przepiękne są. Okapi, nosorożec indyjski, nosorożec biały południowy, to bym chciała mieć. Nosorożca białego południowego i powiedz ty mi, jak u ciebie w gatunku... Czy indyjski, bo nie wiem. Ciebie nie mam. Ciebie miałam, ciebie nie mam. Tak? Bliskie zagrożenia, narażone. Nie wiem, który będzie lepszy. Nosorożec indyjski jest biedny. Ale ciebie chyba nie miałam, nosorożcu biały. Potrzebujecie dużo miejsca, 37 metrów kwadratowych indyjski potrzebuje wody. Nosacze można zrobić przecież też. Janusze być muszą. No także no, myślę, że to by było dobre. Makaki japońskie już robiłam, mandryle małpy też fajnie byłoby mieć. Taki małpi gaj, chyba że mandryle sobie wrzucimy. Ale może nie tyle mandryle, co goryle. O, widzicie, goryle. Ja chcę goryle mieć. Idziemy goryle szukać do następnego wybiegu. I teraz tak, handel zwierzętami, historia handlu, czy ktoś kupił nasze 815, 600, dobra, zarobiliśmy jakieś pieniądze, to lecimy na rynek zwierząt i szukamy goryle. Gdzieś robiłam te goryle, ale nie do końca w sumie to jakoś zostało przeze mnie zrobione. Ej, czekajcie, było, och. Jakie piękne, dobra, lecimy sobie, bardzo proszę, ja chcę gorylę. Goryle i te drugie takie zwierzęta, które już miałam, ale one fajne też by były, bo są takie przeze mnie nieograne gnu, goryl nizinny, proszę bardzo. Atrakcyjność 9000, lata 24, lata 10, 36, 12... Trochę gorsze geny. Chyba ciebie bym chciała mieć. Okej, właśnie. Żeby, no, było blisko. Nie musieli biegać tutaj całego tego slalomu, żeby w ogóle wejść na ten wybieg, czy na ten wybieg, który tutaj będzie goryli. I zbudujemy im tutaj coś fajnego. Dużo śmieci, przepraszam, wiem, już spoko, już zatrudniam. Zwierzęta walczą ze sobą, niedźwiedź brunatny himalajski, zaraz tam idę. Najpierw pracownicy, zatrudniam opiekuna, jednego i drugiego, który będzie tutaj sprzątać. Lecimy sobie do was, wy się tutaj bijecie, to się nie bijcie, bo
Ty i ty idziecie sobie na razie do magazynu w centrum handlowym, wy zostajecie ze sobą. I tak, zwierzęta, handel zwierzętami. Proszę mi tutaj powiedzieć, co mamy w magazynie zwierząt. Babirusa nie. Lecimy do tego niedźwiedzia dziwnego. Wracacie do swojego wybiegu. Także fajne to jest przechowywanie. No i myślę, kochani, żeby to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku Planet Zoo na moim kanale Facebook, Instagram, jak zawsze dla was w opisie, ale przede wszystkim zapraszam na Instagram i na Discorda, którego znajdziecie w opisie. Zostawcie komentarz, łapkę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału i trzymajcie się brudko. Cześć!